Także jeżeli ktoś nie chce być nagrany, to może sobie kamerkę wyłączyć. Witam serdecznie, moi drodzy, raz jeszcze na 48. turkusowym śniadaniu w Łodzi, a 200, nie wiem, 50. Andrzej popraw mnie, którymś. Prawie 260, 259 specjalnie przed chwilą zliczałem to, co do tej pory się dało. Super, bo ja już się pogubiłem, ja już tych ogólnopolskich nie jestem w stanie tak na bieżąco śledzić. Dzisiejszymi gośćmi spotkania, którego tytuł brzmi Turkus w ochronie zdrowia, czy środowisko medyczne jest gotowe na taką zmianę, czy może ma, tak jak już tutaj żartobliwie zostało wspomniane, firewalla na Turkus, o tym będziemy sobie dyskutować, o tym będziemy sobie mówić. Z Małgorzatą Mitek, którą pragnę serdecznie przedstawić, założycielką i prezeską Fundacji Turkusowa Droga, akredytowaną coachką ICF, certyfikowaną mentorką kognitywną, która specjalizuje się w budowaniu odporności psychicznej, co jest bardzo ciekawe i to myślę, że też chyba nawiążemy troszeczkę w ochronie zdrowia do budowania tej odporności psychicznej. I która pomaga w budowaniu zaangażowanych zespołów, co też myślę może być ciekawym wątkiem w kontekście tego turkusu i ochrony zdrowia. A także witam serdecznie naszego drugiego gościa, Marcina Mikosa, doktora nauk o zdrowiu, prezesa Fundacji Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Józefa Dietla w Krakowie. Nie miałem okazji być w szpitalu, natomiast ulicę znam akurat całkiem nieźle dla Krakowie. Tak mi się skojarzyło. Ja nazywam się Marcin Dębski. Będę miał przyjemność dzisiaj tutaj poprowadzić troszeczkę to dzisiejsze spotkanie. Na co dzień jestem liderem turkusowej transformacji w Perfect Circle, aktywistą, koordynatorem strategicznym w turkusowych śniadaniach. Współorganizatorem Global Teal Meetup, Teal Around the World, to jest taka największa chyba konferencja, na której w tym roku gościł między innymi Frederic Laloux, a także, co może akurat w naszym kontekście dużo ważniejsze, Jos de Blok, czyli założyciel Wurzorg, o którym sobie na pewno tu jeszcze powiem, więc jeżeli nie znacie, to będzie okazja poznać. Wurzorg jest organizacją, powiem tak króciutko, która liczy sobie ponad 15 tysięcy pracowników w wielu już coraz większej ilości krajów i działa właśnie w segmencie ochrony zdrowia. Nasi goście, to jeszcze przepraszam, może o turkusowych śniadaniach, jeżeli mógłbym troszeczkę, bo nie wiem na ile są Wam znajome w ogóle turkusowe śniadania, to bym poprosił Ciebie, Andrzeju, tak pięknie opowiadasz o tych turkusowych śniadaniach, po co one są, dla kogo, jaka jest nasza misja, to jakbyś mógł dwa słowa też podzielić się z naszymi widzami. Spotykamy się tutaj, tak jak Marcin już powiedział, turkusowych śniadań. Turkusowe śniadania są z jednej strony inicjatywą, no, można powiedzieć globalną, polską, a z drugiej strony inicjatywą lokalną, czyli tu mamy dwa kierunki. Dość istotna jest autonomia miast, ale dość istotna jest wspieranie wspólnego celu, a wspólnym celem jest tworzenie platformy, w ramach której możemy się spotykać i rozmawiać, że można pracować inaczej, że człowiek, jego podmiotowość jest bardzo istotna, czyli my jako ludzie jesteśmy bardzo istotni i w kontekście pracy możemy inaczej podejść, żeby z jednej strony mieć więcej satysfakcji indywidualnie każdy z nas, ale z drugiej strony, co jest chyba niezmiernie ważne, możemy tworzyć organizacje efektywniejsze, skuteczniejsze, dające więcej wartości, a z drugiej strony dzięki temu mogące się rozrastać. I to jest to, o czym chcemy rozmawiać. Też o tym, że turkus nie taki różowy, jak się niektórym wydaje, ale turkus też nie jest taki czarny, jak się niektórym wydaje. I turkus ma różne odcienie, czyli w ramach różnych organizacji on może wyglądać inaczej, bo bazujemy na praktycznie trzech filarach jako fundamenty, czyli nawet to nie jest pełna rama, tylko to jest pewnego rodzaju idea, w ramach której się poruszamy. I tutaj sobie dyskutujemy to, jak do tego podejść, co zrobić, żeby działało i żebyśmy mogli mieć z tego więcej satysfakcji. To z mojej strony tyle, Marcinie, oddaję głos. Dzięki bardzo, Andrzeju. Ja jestem ogromnym fanem tego stwierdzenia, że nie taki turkus różowy, jak go widzą, i nie taki czarny, jak go
piszą, więc ze swojej strony tylko dodam tutaj, że jesteśmy fanami turkusu, niekoniecznie fanatykami. Wracając do naszej gości, Małgosia Marcin, zorganizowali w maju tego roku bardzo udaną, cieszącą się naprawdę dużym zainteresowaniem, konferencję pod tytułem Turkusowa organizacja w ochronie zdrowia. Cieszyła się przede wszystkim największym zainteresowaniem właśnie ze strony środowisk medycznych. To wydarzenie uświetnili swoimi występami między innymi profesor Andrzej Blikle, jak również Thies de Blok, czyli dyrektor generalny wspomnianego już przeze mnie Burzorg International. Na początku, jeżeli mogę Was zapytać, moi drodzy, skąd w ogóle pomysł na taką turkusową konferencję dla środowiska medycznego? Może ja zacznę. Najpierw dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że się tutaj goszczę w turkusowych śniadaniach, które obserwuję od dawna i uczestniczę w nich jako uczestnik. Skąd się to wzięło? Wzięło się z takich rozmów towarzyskich, bo w momencie, kiedy ja postanowiłam założyć fundację, założeniu tej fundacji przyświecał inny cel zupełnie, czyli takie, powiedzmy, zachęcanie i pomoc ludziom, którzy są na zakręcie zawodowym w tej transformacji. Ale potem w miarę różnych pomysłów rozszerzał się ten projekt i pomyślałam sobie, że jeśli chcę dokładać jakiś kamyczek do poprawiania tego świata, no to właśnie drogą turkusową. I oczywiście rozmawiałam ze znajomymi, opowiadałam im o tym turkusie, byłam niesamowicie podekscytowana. No i w pewnym momencie nasza przyjaciółka Ania Górska, rzeczniczka Szpitala Żeromskiego w Krakowie, rzuciła pomysł, to zróbmy konferencję dla środowiska medycznego. I dla mnie to było takie troszkę, pierwszy odruch to, no, że to jest takie dosyć, powiedzmy, bardzo niszowe przedsięwzięcie. Wyobrażałam to sobie jako takie małe wydarzonko do jakiegoś wąskiego grona sympatyków turkusu. Ale ambitnie podeszliśmy do sprawy, zaprosiliśmy szacownych prelegentów, właśnie między innymi tutaj wymienionego Thiesa de Bloka, syna założyciela Burzorga. Więc w miarę organizowania tej konferencji okazało się, że zainteresowanie wzbudzają, że wzbudzał nas zainteresowanie środowisk, instytucji, które mają taki duży szacunek w środowisku medycznym. Wśród naszych partnerów było Stowarzyszenie Młodych Lekarzy Rodzinnych, była Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. Także przyjechali na konferencję menadżerowie z różnych stron województwa, bo to było w Krakowie się działo, ale to było ogólnowojewódzkie wydarzenie. Co więcej, nawet taka silna grupa z Podkarpacia się pojawiła, także wyszliśmy poza Małopolskę. No i tak to się zaczęło. I w miarę prac nad tą konferencją ja coraz bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że coś, co jeszcze na takim wstępnym etapie było dla mnie takie troszkę niemożliwe, bo to przeskoczenie tak między bursztynem a turkusem trochę tego jest do pracy, ale okazało się,
że właśnie te ostatnie, to jest moje doświadczenie, to znaczy moja ocena tej sytuacji, że ostatnie lata bardzo dużo zmieniły w naszej świadomości i być może też przyspieszyły to otwarcie na zmianę. Na tej konferencji wyraźnie odczuliśmy to, że to środowisko potrzebuje zmiany. Może Marcin jeszcze coś tutaj. Dzień dobry, jak mogę uzupełnić Małgosię. Myślę, że to była taka, jak to się mówi, inicjatywa oddolna, bo wszyscy wiemy, że jest coś nie tak z ochroną zdrowia, że coś nie działa, że nie funkcjonują relacje pacjent, personel medyczny wzajemnie, personel medyczny czy pracownicy medyczni zarządzający. I to nie wynika tylko z pieniędzy, bo tych pieniędzy się dosypuje, rosną płace, gdzieś tam się pojawiają właśnie różnego rodzaju podwyżki, ale ta sfera relacji jest coraz gorsza, tak? Ludzie na siebie patrzą wilkiem, ludzie ze sobą konkurują, ludzie zachowują się niefajnie względem siebie, więc w związku z tym wszyscy mamy takie poczucie, że coś nie działa. I nie tylko chodzi tutaj o niedofinansowanie. Stąd myślę, że no, wszyscy poszukiwaliśmy czegoś, jak to poprawić, jak to zdiagnozować, co tutaj można poprawić. I tak naprawdę szukaliśmy intuicyjnie czegoś, co jak się okazuje jest już i działa w innych branżach, a ochrona zdrowia troszkę tak jak ten outsider na końcu gdzieś tam dopiero się orientuje, że są fajne obszary, fajne narzędzia, fajne tematy, które można wykorzystać, importować z innych obszarów, żeby tutaj też działo się lepiej. No poza tym jeszcze to jest ciekawe, że wszyscy obserwujemy to, że ten obecny model powiedzmy zarządzania tak naprawdę trochę się wyczerpuje i widać to w badaniach związanych z wypaleniem zawodowym, w badaniach zaangażowania i to dotyczy nie tylko ochrony zdrowia, ale także innych branż. Także ja mam takie poczucie, że dojrzewamy do zmiany. I ta zmiana oczywiście może się odbywać małymi kroczkami, ale myślę, że też kadra zarządzająca wreszcie dostrzeże, bo na dole w tej hierarchii widać to. Ja właśnie po konferencji miałam możliwość rozmawiania z pielęgniarką z jednego z krakowskich szpitali, która była na tej konferencji. Spotkaliśmy się gdzieś zupełnie przypadkiem po 2 tygodniach i ona właśnie powiedziała to, co Marcin, że pracuje 20 lat jako pielęgniarka i widzi tę zmianę. Jak zaczynała, jaki był sprzęt, jakie były płace. I ona dostrzega to, że się to polepszyło. Natomiast ta atmosfera w pracy jest fatalna. Czyli właśnie sam pieniądz tu nie zadziałał, prawda? Czyli wyższe wynagrodzenia, czy poprawa jakości sprzętu, inwestycje w nowoczesną aparaturę nie powodują, że ludzie pracujący w ochronie zdrowia są szczęśliwi. I oczywiście można byłoby powiedzieć tak, że to jest, no bo to jest szerszy problem też związany z tym, że tych ludzi jest za mało, tak? Że oni są przeciążeni pracą. Także tutaj, żeby poprawić to naprawdę musi być, musi zadziałać wiele rzeczy. Niemniej jednak ja wychodzę z takiego założenia, że trzeba działać po prostu. Małymi krokami dochodzić do wielkich celów.
Jeżeli mogę dopytać, Małgosiu, ale najpierw jeszcze pytanie techniczne. Czy dla Was będzie OK, żebyśmy też zadawali w trakcie pytania, czy wolicie zostawić? Tak, właśnie chciałam Was do tego zaprosić, bo ja pomyślałam sobie, żeby to była, nie mam żadnej prezentacji, żebyśmy sobie po prostu o tym pogadali, bo też ciekawi jesteśmy Waszego punktu widzenia. Też mam taką cichą nadzieję, że zrobimy coś wspólnie. Wspólnie może, że zaangażuję, że uda mi się to właśnie grupę osób skupionych wokół turkusowych śniadań zaangażować w działania właśnie czy lokalnie, czy globalnie w pomysły, które jakoś tam chodzą nam po głowie, bo ewidentnie trzeba coś robić. Tak, ja mam takie poczucie. To ja też zachęcam moich do zadawania pytań. Z Waszej perspektywy to wygląda. Czy to bezpośrednio, proponowałbym przez podniesienie ręki najpierw, tak, żebyśmy nie wchodzili sobie w głos, czy też na czacie, jeżeli chcecie pisać, to też można pisać oczywiście na czacie, też będziemy. Tu już Damian zadał pytanie. Natomiast jeżeli mogę szybko nawiązać troszeczkę, bo mam takie pytanie nawiązujące do tego, co powiedziałaś o tych statystykach dotyczących poziomu wypaleń zawodowych w środowisku medycznym, które są przerażające. Ja mam swoją hipotezę na ten temat. Akurat mam osoby znajome, które są lekarzami i troszeczkę mam wgląd nie tylko na poziomie jako pacjent, czy również jak to drugiej strony troszeczkę wygląda, co ich motywuje na przykład do tej pracy. Natomiast jak to z Waszej perspektywy wygląda, bo to jest jakby dla mnie mega ciekawe, jak Wy to diagnozujecie, skąd to się bierze, no bo jest sprzęt, pieniądze czy tam płace rosną, a mimo to, to już nawet nie mówimy o tym, że ktoś tam nie jest szczęśliwy w pracy, tak? Mówimy o tym, że ktoś jest wypalony, a to stwarza według mnie zagrożenie nie tylko dla pacjentów, ale na takim poziomie, jakim rozmawiamy, czy tam około 50% dla całego w ogóle systemu, który może się po prostu zawalić. Nie wiem, jak co wy na ten temat sądzicie? No co ciekawe, właśnie podczas konferencji szef Stowarzyszenia Młodych Lekarzy wspominał, że to wypalenie dotyczy nie tylko osób, które są w zawodzie, które nie wiem, wpadły w jakąś rutynę, mają dłuższy staż pracy, ale dotyczy młodych ludzi, którzy są na tarcie i często właśnie już z tym problemem wypalenia zmagają się ludzie, którzy są w trakcie specjalizacji albo tuż po jej zakończeniu. I pewnie Marcin będzie miał tutaj więcej do powiedzenia, ale ja tak tylko krótko powiem, że mogą no oczywiście na wypalenie składają się czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, prawda? Na powstawanie wypalenia, czyli coś, co jest w nas, prawda? I to powoduje, że nie wiem, myślimy w taki, a inny sposób, działamy w taki sposób, który wcześniej czy później prowadzi nas do wypalenia. Na przykład jesteśmy bardzo perfekcyjni, tak? I tu jest takie nasze ograniczenie. Ale tak, druga rzecz to są czynniki zewnętrzne, czyli otoczenie, w jakim pracujemy. I to otoczenie składa się właśnie także na atmosferę w pracy, ale na relacje interpersonalne. Czasem właśnie taka poprawienie coś, nie wiem, w strukturze działania jakiegoś działu powoduje, że wszystkim pracuje się lepiej. I właśnie wydaje mi się, że tutaj można, jest jakieś pole, jakiś obszar do działania, żeby zachęcać pracowników podczas na przykład pracy warsztatowej do szukania rozwiązań, które poprawią ich pracę, żeby to faktycznie było od dołu, prawda? A nie zostało, oczywiście te kodeksy, regulaminy i tak dalej, one z racji na specyfikę tej branży, one muszą być, ale wydaje mi się, że można to jakoś elastycznie dostosować do tego, żeby tę pracę, żeby to poprawić, bo to, że młodzi ludzie się wyczerpują na starcie, powoduje, że oni w ogóle nie odnajdują się w tym systemie.
To jest dla mnie, to jest jakby wyraźny sygnał, że to pokolenie Z, które w ogóle no, myśli inaczej, ma inne wartości, prawda, wychowywało się w innych warunkach, im się jest bardzo trudno przyzwyczaić do obecnego modelu zarządzania, który, nie wiem, pokolenie X, które ja reprezentuję, jakoś tam się w tym zaadaptowaliśmy, prawda? Widzę, że jest jakieś pytanie. Dzień dobry, czy słychać mnie? Dzień dobry. Tak, ja pozwolę sobie z czatu przeczytać, bo tutaj Ania Dąbrowska była pierwsza, za chwilę Agnieszko też tobie udzielimy głosu, będziesz mogła zadać. Taki komentarz najpierw dodałbym, poczucie sensu. Udowodniono naukowo, że poczucie sensu powoduje, że nam się chce. I ja dodam taki komentarz krótki od siebie też, właśnie w kontekście tych moich hipotez i obserwacji moich znajomych. No niestety, ja widzę, że główną motywacją dla nich jest motywacja pieniężna, a nie poczucie sensu. Tak? W związku z tym nie dziwi mnie, jakby gdybym miał tylko próbkę, na bazie tej, to jest mała oczywiście próbka, tak? Więc ja się nie wypowiadam za całe środowisko medyczne, więc mam bardzo jakby ograniczoną próbkę, natomiast gdybym założył, co jest oczywiście złym tutaj założeniem, że podobnie wygląda gdzieś tam w szerszym rozkładzie na większej próbce, no to łączy mi się to w logiczną całość. Dlaczego te statystyki gdzieś też właśnie są takie, a nie inne? To, co powiedziałaś, bardzo też jakby się podpisuje pod tym, że to pokolenie Z to już jest zupełnie inna bajka, to już nie da się tak jak na pomarańczowo-korporacyjnie działać, jak to do tej pory działano. To tyle ode mnie. Agnieszko, daj Ci głos. Też zachęcam do zadania pytania. Dziękuję, dziękuję. Ja w aucie, więc mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo uciążliwe dla Was. Będę starała się głośno mówić, żeby mnie było słychać. Tak troszkę ad vocem tego, co też na czacie było i tego mojego, 17 lat pracuję w ochronie zdrowia, chciałam powiedzieć, że bardziej może do dyskusji, może nie pytanie, ale po pierwsze jest tak, że lekarze, którzy przychodzą, pielęgniarki położne do pracy i które są zarządzane przez kolegów, koleżanki, lekarzy, pielęgniarki położne, działają w systemie takim, jeżeli chodzi o kształcenie, w których w ogóle nie rozmawia się o komunikacji. Znaczy ona zaczyna dopiero kiełkować i jest Polskie Towarzystwo Komunikacji, które opracowało standard, który próbuje przez ministerstwo jakoś przepchnąć, żeby lekarzy, położne, pielęgniarki uczyć koleniem tak wymagającym, o którym mówicie, wiadomo, i właściwie nie mają tych kompetencji, jeżeli sami ich nie zdobędą, komunikacyjnych. Samo dały te osoby, które mają jakiekolwiek skończone studia menedżerskie. A teraz? Halo, halo? Tak, teraz lepiej, momentami po prostu zanika nam ten głos. A, przepraszam, więc o tym chciałam powiedzieć, że ten start w ogóle, jeżeli chodzi o zarządzanych i zarządzających po kształceniu, jest właściwie taki czysta biała kartka. I myśmy 12 lat temu rozpoczęli proces szkoleń naszej organizacji, który był gigantycznym oporem okupiony, gigantycznym oporem, dlaczego my się w ogóle tego mamy uczyć, komunikacji, rozmawiania, asertywności, wszelkich innych rzeczy. I po latach dopiero nam się udawało zachęcić ludzi, chętnie przychodzili do szkoleń, a teraz mieliśmy taką ostatnią sytuację, że sami o nie prosili, czyli ta sytuacja też zewnętrzna dla lekarzy położnych się zmienia, pacjent nam się bardzo zmienia i oni teraz sami wychodzą z taką inicjatywą tych szkoleń. I tak dokładam tą cegiełkę, żebyśmy też wiedzieli, że ja zafascynowana turkusem od zupełnie niedawna, że jakby mamy bardzo takie no, niesprzyjające warunki, jeżeli chodzi właśnie o tą przestrzeń interpersonalną, komunikacyjną w organizacjach. Po prostu tego się nie uczy personelu medycznego w ogóle. Tak jak mówię, kiełkują. Niektóre zaczynają to wdrażać, na przykład w warszawskim uniwersytecie, jeszcze takim małym zalążku, gdzie potem trafiają do organizacji jakimiś strukturami. Mm-hmm.
niż jakieś korpo na przykład, tak, różnych, a ich nie mają. I ta trudność z mojej strony, tak jak się zajmuję komunikacją, także chciałam tą cegiełkę jeszcze też wrzucić do tej dyskusji, że to jest taka ogromna bolączka, jak obserwuję to, co się dzieje w ochronie zdrowia, więc tak to, takie słowo ode mnie, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszka, za bardzo ważny głos, który wniosłaś i ten wątek. Dopytam tylko, czy Paulina w tym wątku jakby też chciałabyś, też w tym wątku. Małgosiu, czy możemy jeszcze dać Paulinie, a Ty potem... Oczywiście. Marcinem? Super, to może ja bardzo chętnie usłyszę Małgosi odpowiedź na to, co powiedziała Agnieszka, potem dodam, dobuduję, więc Małgosiu... Okay, znaczy, dla mnie w ogóle od komunikacji powinna się zacząć praca, jeśli mamy zrobić ten pierwszy krok, to on ma być od komunikacji, tak? Bo ta komunikacja, ona zbuduje bezpieczeństwo, żeby potem ludzie chcieli rozmawiać o tym, co ich boli, bo dobrze wiemy, że tych bolączek jest mnóstwo, tylko też ta atmosfera bezpieczeństwa jest tak słaba, że ludzie niechętnie się tym dzielą albo dzielą się w kuluarach, prawda? Natomiast otwarcie nie są w stanie o tym mówić, czyli właśnie takie warsztaty komunikacyjne, ale też takie wzmacniające, że po prostu, że mogę mieć inne zdanie, że mogę myśleć inaczej, że to jest okej. Tak w tej hierarchicznej strukturze to jest, no podejrzewam, gigantyczna praca. Nie wiem, jak tutaj Marcin ma na to, jakie Marcin ma na ten temat zdanie, czy aż gigantyczna, czy może nie bardzo, ale na pewno komunikacja to jest podstawa do rozpoczęcia tej pracy. I cieszę się, Agnieszko, że działacie. Czy mogłabyś powiedzieć właśnie gdzie? Bo nie usłyszałam, to jest Warszawa, tak? Dobrze zrozumiałam, że Warszawa? Tak. Na Szpital Świętej Zofii. Szpital Świętej Zofii, okej, okay, super. Bardzo znane miejsce w Warszawie, super. Fajnie, bo tak, nie, bo powiem Wam, że po prostu się ekscytuję i wiem, że ten turkus kiełkuje tam w tej ochronie zdrowia, więc mam nadzieję, że będziemy tak rosnąć w siłę i wspierać się nawzajem. Paulina, proszę. Dzięki Małgosiu, powiedziałaś o komunikacji. Tak, komunikacja jest podstawą, jednocześnie ja patrzę, znaczy tak, i też jakby chciałam trochę odczarować, Agnieszka powiedziała, że trudno, że biznes ma łatwiej, chyba, bo tak jak usłyszałam z tego kawałka, biznes wcale nie ma łatwiej. Wręcz bym zaryzykowała tezę, że ochrona zdrowia i edukacja to są dwa obszary, które mają coś niesamowitego na starcie, bo mają bardzo łatwe dotarcie do misji i do tego poczucia właśnie sensu. Jeżeli temu się zrobi przestrzeń, to naprawdę szkolenia z komunikacji to jest dla mnie, z całym szacunkiem do nich i ich wartości, to jest coś, co pomoże. Natomiast w momencie, kiedy zrobi się przestrzeń, to ludzie naprawdę są w stanie w dużej części wyjść w to bez jakichś dodatkowych szkoleń, po to, żeby, bo z samego tego poczucia sensu, więc dla mnie wyzwaniem jest, jak tworzyć tą przestrzeń dla ludzi, właśnie, którzy już mają to poczucie misji, poczucie celu, bardzo ich poczucie sensu. O tym bardzo fajnie mówił Tomek Karauda w Krakowie, tak? Że właśnie, że przychodzą oczywiście zarabiać, to co Marcin powiedział, że pieniędzy nie wystarczy dosypywać, natomiast co z tego, że przeszli tak ciężko fizycznie też i mentalnie, to jednocześnie to poczucie sensu ich trzyma. Więc jak to jest po prostu fantastyczny fundament. Jednocześnie myślę, że to, co Małgosia powiedziałaś, bursztynowość i też pomarańczowość, to odnoszę się do korporacji, To jest ten kawałek takiego do przejścia tych, którzy w tej chwili mają wpływ, mają władzę w tych organizacjach, do tego, żeby też
odpuścili, oddali, zrobili właśnie przestrzeń, trochę się posunęli, zobaczyli, że ci ludzie są naprawdę mega, mega kompetentni w tym, co robią w swojej codzienności. I tę inicjatywę można im oddać spokojnie. To jest na przykład moje doświadczenie w tej chwili z pracy z dużą firmą, gdzie po roku pracy z ludźmi właśnie, gdzie im się oddało przestrzeń, to oni są po prostu inni i nawet do tego stopnia, że mówią, niektóre osoby mówią, mój mąż, moja żona mi powiedziała, że jest zresztą inny w domu, czy inny w domu, bo ja więcej mówię, bo ja się bardziej jestem w stanie wypowiedzieć moje zdanie i powiedzieć, czego potrzebuję. I to jest niesamowite właśnie, więc tak bym po prostu znalazła to źródło, które jest niesamowite. Jeżeli możemy dać Marcinowi się włączyć, bo też chciał się odnieść na pewno do tego. Dzięki. Myślę, że to, co powiedziała Paulina, jest kluczowe, bo ciężko jak gdyby kwestionować to, że ludzie, którzy idą do pracy jako lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy inne zawody medyczne, nie mają tutaj poczucia sensu. Myślę, że mają ogromne, bo owszem, jest atrakcyjność zawodu, zarobkowania, prestiż, nowe szkoły, co krok kształcące lekarzy teraz. To wszystko oczywiście przyciąga, natomiast jak gdyby no, przyciąga przede wszystkim ludzi, którzy mają tutaj sens, jakąś misję pomocy osobom chorym, tak? Natomiast bardzo często właśnie nie mają przestrzeni do realizacji tego swojego poczucia sensu. Więc to jest jak gdyby kluczowe to, co Paulina powiedziała, bo przez biurokrację, przez jakieś błędy systemowe, przez to, że ci ludzie nie dostaną się na wymarzoną specjalizację, na przykład z radiologii, tylko ktoś ich zmusza, żeby byli chirurgami albo ortopedami, bo na to akurat nie są wolne miejsca i robią coś wbrew sobie, wbrew swoim, że tak powiem, założeniom, no to kompletnie się w tym gubią. I stąd mamy właśnie ten dramatyczny komunikat, który wybrzmiał na konferencji od młodych lekarzy, że oni po 3-4 latach pracy w zawodzie są po prostu wypaleni, są zmęczeni, mają dosyć. To jest naprawdę druzgocąca informacja i też mocny sygnał alarmowy dla nas wszystkich, dla odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i dla pacjentów, żeby tych lekarzy szanować i nie nadużywać swojej pozycji. I dla zarządzających, i dla polityków tworzących system, że coś tutaj jednak się nam poprzewracało. Dziękujemy bardzo. Piotrze, też zgłosiłeś, podniosłeś rękę. Czy też w tym wątku, jeżeli mógłbyś tylko na początek, czy w tym wątku, czy chcesz otworzyć nowy wątek? Piotrze, słyszysz nas? O, już teraz będziemy się słyszeć. Tak, ja chciałbym nawiązać do tego wątku. Super, prosimy. Moje doświadczenie jest takie, zarówno to jest doświadczenie sfery publicznej, szeroko ujmując. Ja byłem szefem HR-u przez 6 lat w dużym szpitalu, później zarządzałem spółkami z branży komunalnej. W jednej z tych spółek byłem na turkusowej drodze. Turkus ma szansę tylko wtedy, jeżeli szef ma takie przekonanie. Jeżeli wyeliminuje strach, jeżeli zapewni bezpieczeństwo, to o którym mówisz, jeżeli zrezygnuje z przemocowego zarządzania, z tarii nagród, tych systemów takich, które mają motywować, a tak naprawdę demotywują. No problem jest systemowy. Szczególnie w sferze publicznej, to jest sfera nieprawdopodobnie upolityczniona, gdzie menedżera, ja jestem przykładem, można zwolnić z dnia na dzień bez konsekwencji. Więc tutaj potrzebna jest zmiana systemowa w podejściu do usług publicznych jako takich, do całej sfery publicznej. Jeżeli ona będzie traktowana jako łupy, no to się niewiele da zrobić. Można oczywiście
zgodnie z tym, co mówi Jacek Wikle, budować wokół siebie przestrzeń turkusową w dziale z tymi, z którymi współpracujemy, ale bez przekonania kierownictwa to jest niemożliwe. Jeżeli mogę krótko skomentować, chyba, że Małgosia też pierwsza, dobrze. Ja się zastanawiam, oczywiście pewnie, że byłoby łatwiej, gdyby ten system nas wspierał, ale jeśli tak nie jest, chociaż jakiś tam, ja się na przykład zastanawiam, na ile ESG tutaj przyspieszy te procesy transformacyjne w publicznych, w szpitalach na przykład, prawda? Więc może tutaj te działania unijne doprowadzą do pewnej zmiany systemowej, tak? Ale nawet gdyby czegoś takiego nie było, to ja widzę sens w tym działaniu oddolnym również, bo właśnie jak coś się zaczyna na dole i jakiś mały dział widzi, to jest to innych też łatwiej namówić. I pewnie, że gdyby był szef czy średnia kadra zarządzająca otwarci na te rozwiązania, to jest łatwiej, no bo bez nich nie da się na pewno ruszyć. Natomiast takie tutaj padł przykład Purcorga i oczywiście to jest firma, która się bardzo dynamicznie rozwija, ale to jest firma, która jakby zaczynała od nowa, prawda? My tutaj stoimy... Od jednego działu, to ja dodam. Tak, dokładnie, od jednego działu, a potem... Teraz ma 850. To jest niesamowite, bo ty mówisz mi o 15 tysiącach, a Thijs de Blok na naszej konferencji mówił o ponad 13 tysiącach. Czyli popatrzcie, jaka jest dynamika przyrostu zatrudnienia w tej chwili. To od maja mówimy. Że chcą się rozwijać. Bo ten przykład, jak coś działa i działa dobrze, jakby zarażająco oddziałuje na innych, więc może tutaj połączenie oczywiście różnych działań, ale też jakby taka presja oddolna. Ja zastanawiam się, na ile to pokolenie Z wywrze taką oddolną presję na pracodawców, no bo jeśli nic się nie zmieni, no to za chwilę pracodawcy staną przed dylematem, że będą mieli pracowników, że albo nie będą mieli pracowników, albo będą mieli takich pracowników, którzy pozorują pracę. Więc myślę, że tym oddolnym działaniem też pewne rzeczy można uzyskać. Dziękuję za odniesienie się. Ja też pozwolę sobie z czatu przeczytać. Tutaj Damian wcześniej nawiązał też bardzo do tego wątku i troszeczkę też tego właśnie tej presji oddolnej troszeczkę, tak? Czy to nie jest pewien paradoks naszych czasów, że wiedza w temacie zarządzania, chęć zmiany w konkretnym kierunku nastawionym finalnie na większą konkurencyjność firmy jest nabywana i inicjowana z dołu, a z góry od managementu firmy, znak zapytania, poddają pod dyskusję. Ja ze swojej strony też króciutko się odniosę do tej presji oddolnej. Ja uważam, że tak, oczywiście dobrze by było, gdyby zmiany systemowe, gdyby te działania oddolne były wspierane zmianami systemowymi właśnie, tak, czy politycznymi, czy od managementu. To jest super, natomiast uważam, że absolutnie to, co mówisz ty, Małgosiu, to ma sens robienie tego od dołu. Wielkie zmiany w dziejach historii zadziewały się często gęsto od dołu. Weźmy Martina Luthera Kinga, tak? Gdyby nie oddolny ruch, dzisiaj nadal by była prawdopodobnie segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych, tak? Weźmy Nelsona Mandelę, podobnie, apartheid, tak? Weźmy Gandhiego, jego ruch wolnościowy. Więc ja jestem na przykład osobiście fanem wywierania tej presji na system i wyobraźmy sobie teraz trochę taką metaforą biznesową, co by było, gdybyśmy dzisiaj wszyscy tutaj na świecie podjęli decyzję, nie kupujemy Coca-Coli od dzisiaj, tak? Po prostu naszymi portfelami głosujemy za niekupowanie Coca-Coli. Natychmiast Coca-Cola musiałaby wprowadzić zmiany, tak? Musiałaby produkt wycofać, musiałaby być może, nie wiem, wodę wprowadzić, tak? Zamiast tego dokonać zmian i korekt. Więc to jest ogromna siła, tylko trzeba to umiejętnie skoordynować i gdzieś jakby odpowiednio skanalizować. Marcinie, ty też chyba chciałeś tutaj do tego wątku się odnieść, więc zapraszam cię serdecznie.
To jest, ja się cieszę, jeśli moi pracownicy mają inicjatywę, jeśli chcą coś zmienić, więc te wszystkie inicjatywy oddolne są super, bo ja wiem, że jeśli sami ludzie wychodzą z inicjatywą zmiany, to ta zmiana wejdzie w życie, tak? Więc w związku z tym to nie jest zmiana narzucona, która wynika z jakichś potrzeb zarządczych, celów czy interesu ekonomicznego, tylko sami ludzie dostrzegają, że coś trzeba zmienić, coś udoskonalić, bo to przyniesie oszczędności, bo to przyniesie wydajniejszą pracę, więc w związku z tym znowu wracamy do przestrzeni, do tego, żeby menadżer wysłuchał tego, co ludzie chcą, pomógł im to zdiagnozować, sformułować i wprowadził w życie. Tutaj jak gdyby jest sukces, natomiast no, zmiany muszą być o charakterze jak gdyby i systemowym, ale tak naprawdę no, nikt tego nie zrobi też za nas na poziomie jak gdyby szpitali, tak? Jeśli nie ma właśnie tego wsłuchania się w potrzeby ludzi, tej personalizacji. W ogóle w medycynie mówi się o medycynie spersonalizowanej, prawda? O indywidualnych terapiach, jak gdyby szytych na miarę jak gdyby każdego pacjenta. Natomiast tak naprawdę my w tej chwili mówimy o medycynie spersonalizowanej, ale szytej na miarę każdego pracownika. To jest niezwykle trudne. Jest to sektor też indywidualistów, naukowców. Natomiast my się w te potrzeby nie wsłuchiwaliśmy. My koncentrowaliśmy się do tej pory na to, żeby mieć lekarza, mieć pielęgniarkę. Tak? Niedawno na jednej z konferencji padły dosyć mocno kontrowersyjne słowa pani prezes z jednej z dużej korporacji medycznej, że ona woli mieć niedouczonego lekarza niż nie mieć lekarza w ogóle, bo ona go sobie jak gdyby douczy. No, szliśmy czy idziemy jak gdyby w konformizm, który nas do niczego dobrego nie doprowadzi, tak? Bo parafrazując, moglibyśmy powiedzieć, że nam też zależy jako zarządzającym, żeby mieć w ogóle jakiegokolwiek lekarza, a czy on jest zadowolony, szczęśliwy, spełniony, czy się realizuje, to nas kompletnie nie obchodzi, bo my mamy obsadzony dyżur, obsadzony etat. No tak dłużej na tym wózku nie pojedziemy, bo po prostu ochrona zdrowia nam się wywróci. Jeżeli mogę jeszcze też czata tutaj troszeczkę może zmienić, bo chyba, że mam Gosiu też jeszcze dopowiedzieć do tego wątku. Nie, w porządku. To też jakby kontynuacja trochę już bardziej trochę do konkretów tutaj Damian nas zaprasza. A jakie Państwo macie konkretne pomysły od najdrobniejszych usprawnień po szersze w służbie zdrowia w Polsce, publicznej i prywatnej? Może mała burza mózgu? A ja dodam jeszcze od siebie jako takie trochę uzupełnienie tego komentarza, pytania. Gdzie stosunkowo najłatwiej w ochronie zdrowia wprowadzić to turkusowe zarządzanie czy elementy turkusowego zarządzania? Bo tak mnie ciekawi osobiście, jeżeli coś tu To może ja odpowiem. Po pierwsze tak, jeśli chodzi o konkrety, no jesteśmy na początku tej drogi, więc oczywiście adoptujemy pewne rozwiązania, które już się jak gdyby pojawiły, ale też żeby pozostał jakiś sygnał dla decydentów, dla osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. Proklamowaliśmy taką krakowską kartę o turkusowym samozarządzaniu, okay, samoorganizacji w ochronie zdrowia, która jest jak gdyby no, takim jakimś materialnym efektem tej konferencji, która zawiera jak gdyby najważniejsze treści i takie postanowienia. I zachęcam do wczytania się w tą kartę, ona nie jest długa, jest dostępna na stronie Fundacji Małgosi do pobrania, do upowszechniania i to jest jak gdyby taki no, manifest programowy, można powiedzieć. Natomiast jeśli przechodząc do swojego pytania, gdzie to najłatwiej? Najłatwiej i jak gdyby naturalnie robić to w medycynie rodzinnej. Byli młodzi lekarze rodzinni, z czego się cieszymy, przedstawiciele też Kolegium Lekarzy Rodzinnych i lekarze rodzinni jak gdyby najbardziej wpisują się w te założenia programowe, w te humanistyczne relacje. Ta grupa zawodowa, także i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i jak gdyby cały segment właśnie POZ-ów
mimo że często nam się w sezonie zachorowań kojarzy z przeciążoną przychodnią, lekarzem, który tam przyjmuje 100 pacjentów i tak dalej, to jest oczywiście wycinkowy obraz, natomiast tak naprawdę lekarze rodzinni są przygotowani także i kompetencyjnie, komunikacyjnie do tego, żeby skupić się na pacjencie, na relacjach, na zespole, bo mówimy przecież o zespole POZ-u skupiającego różnych jak gdyby specjalistów. I są to ludzie, którzy jak gdyby mają największą przestrzeń, bo też to są najczęściej właściciele praktyk, lekarze rodzinni, indywidualnych czy grupowych w małych miastach, w mniejszych miejscowościach. Oni mają najwięcej informacji o pacjencie, o jego rodzinie. Oni się po prostu pasjonują i realizują w tej medycynie rodzinnej, więc w związku z tym to jest, myślę, dobry taki zaczyn do tego, żeby pokazywać, jak to fajnie potrafi działać z korzyścią dla pacjentów i dla tych, którzy się właśnie tym zajmują zawodowo. No i pielęgniarki środowiskowe. Tutaj jest twórca, nam opracował know-how, więc możemy z tego korzystać. Wiemy, że to działa i odrobina samozaparcia i można ten model, bo przecież ten model się rozprzestrzenia na inne kraje, można ten model również zastosować w naszym kraju. Damian tutaj zachęcił do małej burzy mózgów, za co jestem Ci, Damianie, bardzo wdzięczny, więc ja też dorzucę coś od siebie, jakąś swoją obserwację, swój pomysł i zachęcam Was do tego, nawet jeżeli on nie jest dzisiaj doskonały w waszym mniemaniu. Ja widzę to, co już wspomnieliście o tym, jakby o tej misji, o tym powołaniu, tak? A niedawno na turkusowym webinarze właśnie w Perfect Circle mówiłem o takim case'ie firmy DTE Energy. To jest firma z Detroit, która uświadomiła sobie w czasach kryzysu, w 2008 roku, kiedy sytuacja globalna była bardzo, bardzo, że tak powiem, mocno kryzysowa, światowa, ekonomiczna, to raz. Dwa, oni byli w takiej sytuacji, że ich wykres czy ankiety, czy badania w ogóle, tak, zaangażowania pracowników bardzo mocno były, też dołowały. I oni sobie uświadomili jedną rzecz, że zadaniem lidera jest przede wszystkim powiązać ludzi z ich misją. Powiązać ludzi z ich misją. Jak to się tam zadziało? Zachęcam do pogrzebania, są artykuły w Harvard Business Review między innymi opisujące ten case. Efektem tego było nie tylko wyjście z kryzysu finansowego ich, jako tej firmy, skoczyły im bardzo mocno podnowienie misji, po głębszym zrozumieniu, co jest misją ich pracowników wszystkich, tak? A to jest duża firma naprawdę, tam jest miliardy dolarów w obrocie. Skoczyły te wskaźniki zaangażowania, poszybowały w górę. 5 razy z rzędu byli odznaczani przez Gallupa jako Great Place, Great Workplace, bodajże taka jest dokładnie chyba nazwa tej nagrody, aż zakwalifikowali się, już nie pamiętam w którym roku dokładnie, do 3% firm takich właśnie, które są najlepszymi pracodawcami globalnie. Mało tego, ich wyniki finansowe w 2017 w porównaniu z 2008 skoczyły trzykrotnie, czyli wycena ich wzrosła trzykrotnie. Tak? Więc to pokazuje przykład Burzwell, też oni troszkę mają oczywiście inną historię i to inaczej tam wyglądało, natomiast to są takie przykłady, z których warto czerpać, które warto przedstawiać, wydaje mi się, no i pracować na poziomie tej też właśnie komunikacji. Dla mnie też misja, jakby poszukiwanie misją jest nieodzownie związane z komunikacją, nie ukrywam. Ja też widzę w ogóle, co mnie bardzo martwi, ja się mogę mylić, bo ja znowu jakby mam tylko wycinek ze strony pacjenta, widzę stosunkowo mały taki właśnie warsztat komunikacyjno-psychologiczny, bym powiedział, w szpitalach, w poradniach. Ostatnio miałem, podam Wam taki przykład, trochę może anegdotyczny, ale też pokazujący ten, przepraszam, problem.
Jestem z 5-letnią córką, która musi być jej pobrana krew na badaniu. I pani mówi tak, dziecko, ty się nie stresuj, nie stresuj się, to nie będzie bolało. Podczas gdy podstawowa wiedza, czy z NLP, czy psychologiczna, mówi wprost, no, moi drodzy, czy jak wam powiem, nie myśl o różowym słoniu, to o czym będziecie myśleć? I ta pani była naprawdę, ona była jakby intencja, ja widziałem super po jej stronie. Ja bardzo się tam powstrzymywałem, żeby absolutnie nie skomentować, nie zrobić jakiegoś pouczenia, tak? No bo ja tą wiedzę akurat mam i użyłbym zdecydowanie, jakby intencja super, tylko to wykonanie troszeczkę właśnie mogłoby by ulec usprawnieniu. I widzę też problem szerzej, ponieważ na Zachodzie, i to może też Małgosia, Marcin też może skomentować, tutaj na pewno mają dużo większą ode mnie wiedzę, natomiast na Zachodzie ja widzę, że bardzo się posunięto w stronę takiego, bym powiedział, w ogóle wywiadu dobrego z pacjentem, takiego zaopiekowania się nim, tak, zadbania nie tylko o to, że okej, okay, ręka mnie boli, tak, i teraz tu trzeba zdiagnozować, bo ten ból się bierze z, nie wiem, z mięśnia takiego i takiego, ale w ogóle dobrej diagnozy. Jeżeli w Polsce ja idę do lekarza i lekarz ma 5 minut, tak, to jest absolutnie jego wina, bo ja wiem, że tak system działa po prostu, tak, na to, żeby mnie przepytać, co mi jest, ja próbuję mu wytłumaczyć, że ten ból głowy to może jest z tym czy z tamtym związany, a on w ogóle nie ma czasu mnie słuchać, bo ból głowy, no może jakby APAP wystarczy, a może ja mam raka, nie? I zupełnie ten APAP mi nie pomoże, tak? No, przyczyn do bólu głowy może być tysiące chyba, jeżeli się nie mylę. Jeżeli tego nie będzie, tej świadomości, tego pójścia, to nakręcamy spiralę. Na Zachodzie mam wrażenie, odkryto, też możecie skomentować, nie zgodzić się oczywiście ze mną, tak, do czego zachęcam, jeżeli macie inne poglądy. Zaczęto chyba już rozumieć, że jeżeli jakby zadbamy o ten aspekt, to będziemy mieć przede wszystkim mniej chorych, mniej pacjentów. I dzięki temu nie będziemy mieli tych kolejek, tak? Ci ludzie trochę bardziej sami zaczną dbać też o swoje zdrowie może. Chyba jakby idą w tym kierunku. Co na ten temat sądzicie? To tak z mojej perspektywy, tak wiem, obserwacji. Wiesz co, trzyma Agnieszka bardzo długo już rękę, Marcin, nie wiem, czy to widziałaś. Właśnie, Agnieszko, bo tam mi się wydaje, że nie odhaczyłaś jej i stąd cię nie zapytałem, ale może teraz upewnię, czy ty nie odhaczyłaś, czy też chcesz zabrać głos w dyskusji? Tak, bo ja jadę autem cały czas. Tak mi się wydawało, że właśnie tak. To nie odhaczaj po prostu, jakby jest okej. Okay. Dziękuję. Piotr. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziała. Ja nie wiem, czy mogę mówić po imieniu, ale zakładam, że tak. Oczywiście. Generalnie taką mam zasadę, że po imieniu sobie mówić. Nie, no oczywiście, tak. To jest też moja zasada. Co powiedziała Małgosia i co powiedział Marcin, misja, zadanie, czyli ten budowanie tego wspólnego celu i sensu, wyższego rzędu tak naprawdę, ale też wartości. To, co moim zdaniem powoduje największą trudność w firmach, które już istnieją, czy w służbie zdrowia, czy publicznej, czy prywatnej, jest to, że rozjeżdżają się wartości ludzi. My przyjmujemy do pracy wszystkich, bo mamy deficyty, bo brakuje lekarzy lub brakuje pielęgniarek, a to są ludzie o bardzo różnych wartościach. Dla jednego wartością jest bezpieczeństwo finansowe, dla kogoś innego pomaganie ludziom. Jeżeli te wartości się rozjeżdżają, no to bardzo trudno będzie budować taką kursową społeczność. I łatwiej jest to robić to, co powiedział Marcin Nikos w POZ-ach, gdzie no, ta struktura, to są POZ bardzo dużo, ale są mówimy o tych mniejszych. Zdecydowanie łatwiej to robić. Ale no, na pewno na określonych wartościach. To nie mogą być wartości wypisane na plakacie, tylko to muszą być rzeczywiste wartości dla wszystkich. Bo jeżeli tego nie będzie, to niestety to się nie uda. No tak, praca z wartościami to fundament i misja i określenie misji też jest ważne.
najważniejsze. Natomiast ja właśnie zastanawiam się, jak w ogóle stworzyć taką atmosferę, wiecie, żeby ludzie zaczęli o tym rozmawiać, bo wydaje mi się, że tu jest, że to jest wyzwanie. Ja kiedyś byłam na takich warsztatach związanych właśnie z pracą z misją i kadra zarządzająca próbowała coś właśnie przedstawić, swoją wizję tej misji. Natomiast duch w ogóle siedział cicho, mimo takich zachęt ze strony tej kadry menadżerskiej, ludzie nie chcieli się zaangażować w tę dyskusję. No i pytanie dlaczego, prawda? Co z poziomem takiego bezpieczeństwa psychologicznego w tej firmie? I wydaje mi się, że tutaj też właśnie ta praca nad tym bezpieczeństwem psychologicznym też jest jednym z wyzwań. Paulina, to coś, chcesz się odnieść? Tak, ja chciałam się do tego odnieść, bo jak powiedziałaś o misji, ja mam przykre doświadczenie też ze służbą zdrowia. Znaczy dobry, mam jak każdy pewnie i dobre, ale też takie przykre, ale też z takiego poziomu zobaczenia właśnie napisanej misji pewnego wydziału w szpitalu onkologicznym na Ursynowie w Warszawie. Bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam tą misję. Mówię, no dobra, bardzo ciekawa jestem, bo też fajnie, jakby fajny kontakt był z osobami, które tam były, niektórymi przynajmniej. Słuchajcie, w tej misji była misja, tylko ona była naukowa. W niej w ogóle nie było pacjenta, w niej w ogóle nie było człowieka. Więc rozumiem to, co powiedział Marcin, że też są indywidualności, są badania, jest podejście naukowe. Więc z jednej strony tak, szpital na rentgena w Warszawie jest też szpitalem uniwersyteckim, w każdym razie prowadzącym badania. Ale pacjenta tam nie było, tam nie było człowieka, więc tak sobie myślę, jakbym była pielęgniarką czy lekarzem w tym miejscu, to ja bym miała tą osobistą misję, to ja nie miała się do czego podłączyć, nawet jak ona jest spisana. Pytanie, czy ona współtworzyła, prawda, tę misję? No, to jest jakby inna kwestia, najprawdopodobniej jest, że nie. No właśnie, to, że ktoś tam myślę sobie... Się, że nie, natomiast no chodzi mi o to, że tu jest taki ten element z człowieka do człowieka, tak? I to nie jest tylko służba zdrowia, to jest edukacja, to są nasze firmy. I w momencie, kiedy odczarowujemy tak, to połączenie, no bo kurczę, kto co zrobił, to przeszedł z transakcyjności na relacyjność. Tylko albo aż tyle. Tak? Jak zrobimy przestrzeń